Straszne to toruje. Kolejny odcinek na kanale. Zapomniałem kucyka z domu, ale to nie zmienia faktu, że mogę skorzystać z kucyka mojej córki, bo ona wymyśliła straszne totoria, właściwie straszne totorie maszy. Nieważne, nie będę tłumaczył tego 72 raz. Dzisiaj to dziecko znajdziecie wszędzie, także jeżeli się boisz, to wyluzuj, bo kucyk jest z tobą. Była dziewczyna 3. Moja była traktowała ludzi jak zabawki. Ta historia jest o mojej byłej dziewczynie. No to już wiemy, ty. Była cudowną osobą, którą poznałem około 5 lat temu. I trzymałeś za rękę, kiedy tylko mogłeś. 20 lat. No i dobra. Bardzo ją kochałem. No i świetnie. Zaczęła mnie jednak męczyć jej coraz to bardziej narastająca obsesja i agresywne zachowanie. Zdałem sobie sprawę, że ma poważne problemy psychiczne. No i co z tego? To trzeba było jej powiedzieć, odejdź. Karała mnie czymś, co nazywała magiczną różdżką. Następnie musiałem udawać, że jestem pod jej urokiem, no i cierpieć za to, co zrobiłem nie tak. No i bawiło cię to tego wytrzymać, przez pierwsze pół roku. Z nią zerwałem. Mordo, jak ona wyglądała, to po pierwsze, wiesz? Ja wiem, że są różne fetysze, ale nie przyjęła tego dobrze. Przez następny rok. Co się dzieje? Złożę twoją duszę w ofierze szatanowi. No i zaczynamy zabawę. Tymi słowami. Silent Hill, wiesz o co chodzi. Czasu... Prawie codziennie znajdowałem przed swoim domem ciało martwej myszy lub kota. To ona była kotem, udawała. Ją wszędzie, gdzie się dało. A koty zabijają koty? Chciałem mieć z nią więcej kontaktu. No i dobra, aż wróciła. Niespodziewanie spotkałem ją 5 lat później. W barze. Spotkaliśmy się na jednej z imprez u mojego znajomego. I miała kolegę? Gdy mnie zauważyła, przywitała mnie dobrze mi znanym, ciepłym spojrzeniem. Hej ho! Czy miała różdżkę pod pachą? To jest bardzo ważne w dalszym ciągu tej historii. Byłem się jednak zapomniał o wszystkim, co było złego między nami. Aha. Miło było ją spotkać. Dałeś się zbajerować. Zachowywaliśmy się, jakby nic się nie stało. A stało, stało. Po chwili rozmowy zapytała mnie, czy nie chciałbym z nią gdzieś wyskoczyć. Nein! W pewnej chwili. Nie rób tego! Początkowo chciałem odmówić. Nie rób tego! Po chwili zmieniłem zdanie, myśląc, że to nic złego. Że już się zmieniła. Coś zjeść. Wyciągnęła różdżkę na bardzo. Była bardzo miła i nie przejawiała agresywnych zachowań, jak, tak jak w przeszłości. Kiedyś. A mówiła ci, że była po terapii? Spędziliśmy czas w restauracji. No i dobra. A po wyjściu zaproponowała, abyśmy poszli do niej czegoś się napić. No i wspo... Dobrze mi się z nią rozmawiało, więc się zgodziłem. Aha. Gdy weszliśmy do środka, udawała. Byłem zaskoczony, w jakim stanie jest jej mieszkanie. Wszędzie były śmieci. A mieszkanie wyglądało, jakby nie było sprzątane od miesięcy. Czyli udawała, udawała. Natychmiast odtrącił mnie unoszący się zapach. Spokojnie. Zachowywała się normalnie, więc udawałem, że wszystko jest w porządku. I nie śmierdzi jej w chałupie, wtedy oczywiście. Coś dziwnego przykuło moją uwagę. Aha. Przez lekko uchylone drzwi jej pokoju poczułeś woń krwi. Widziałem przebite różnymi rzeczami lalki i pluszaki. No i... Przeraziłem się. Obsrana jednak dupa. Nie chciałem okazywać swojego strachu. No to chyba normalne. Gdy przyniosła coś do picia i zaczęliśmy rozmawiać, no. Myślałem tylko o tym, jak się stamtąd uciec? Wydostać. Co zaczęła to zauważać, a jej entuzjazm zmalał. Aha. Poszła na chwilę do łazienki. W wyszła ze sztyletem. Do jej pokoju, aby zobaczyć, co jest w środku. A tam? Kiedy to zobaczyłem, jego zdjęcia. Z niedowierzaniem upuściłem swoją puszkę piwa. Kto chodzi w czerwonych butach? Całe mnóstwo pluszaków i lalek przybitych do ściany. Dzwoń na policję. Najbardziej przerażające było to, że niektóre z nich miały przypięte do głowy twarze różnych mężczyzn. Call the police! Odnalazłem na jednej z nich również swoje zdjęcie. No i pięknie, to jest to. Części ciała tej właśnie lalki były od siebie oderwane i przybite osobno. No i pięknie. Wiedziałem, że jeśli stamtąd nie ucieknę, to zginiesz. To stanie się coś strasznego. Ona już czekała, ubrana, z różdżką. Usłyszałem zamykające się drzwi. Dawaj różdżkę. W końcu cię mam. Gdy się odwróciłem, zobaczyłem jej uśmiechającą się twarz. I worek. Z przerażającym spojrzeniem. Worek na śmieci. W końcu cię mam. Tabletki. Powtórzyła. Pokemony! Ona w jednej ręce zbierała. Miała sieć, a w drugiej trzymała coś, co przypominało pokebola. Mam cię. Wciąż uśmiechając się, wystawiła rękę z pokebolem do przodu. Co się dzieje? Zostałem zdezorientowany. Co się dzieje? Humor powoli ulegał zmianie. Podniosła nóż leżący na biurku i rzuciła się na mnie. Mordo! Krzyknąłem, odepchnąłem ją od siebie i zacząłem uciekać. I wbiła, ona była z Krakowa, miała maczetkę. Kochanie, jesteś mój. Dzidasto. Udało mi się przed nią schować. W tym samym momencie usłyszałem czyjś głos dobiegający z innego pokoju. No, tam już się wykrwawiał pewnie. Nie zamierzałem jednak długo nad tym myśleć. Nie, nie mam, nie mam. Wybiegłem nie mam i zadzwoniłem na policję. Nie chcę tego oglądać, halo. Po mojemu zdziwieniu w mieszkaniu znaleziono dwie osoby. Były przebrane za zwierzęta, aha, a na twarzach mieli kagańce. Obok nich leżała miska z jedzeniem dla psów. To byli jej byli, na bar. Dowiedziałem się, że wszyscy byli jej byłymi chłopakami. Jo. Byli trzymani przez nią w nieludzkich warunkach i traktowani jak zwierzęta. Na szczęście udało mi ten się ich uratować. Jest lekki. 20% zniżki na telewizor. Dawaj. Do dziś męczą mnie przerażające wspomnienia.
Co, gdyby nie udało mi się wtedy uciec? Normalnie, kosę byś dostał pod żebro. Nie, stałbym się jedną z jej zabawek. Jednym z jej pokeboli, w sensie. Ale się zaczęło. No dobra, to co, lecimy dalej, nie? Obskurny motel. Ktoś włamał się do mojego pokoju i mnie zaatakował. Kolano, w sensie łokieć, nieważne, lecimy. Parę lat temu. Z Teksasu do Luizjany. No i dobra. By pomóc swojemu ojcu w przeprowadzce. No i dobra. Byłem zmęczony, więc zatrzymałem się w małym, obskurnym motelu przy autostradzie. Przy palmie. Było już bardzo późno. No i dobra. I nie pamiętam dobrze osoby, która przydzielała mi pokój. Ale była Włochem, miała włosy na klacie. Byłem tak wyczerpany, że oczy same mi się zamykały. Korona na ciuchy. Kiedy ściągałem buty, zauważyłem, że mój pokój jest połączony z innym pokojem drzwiami. Oho! Drzwi były zamknięte. Skąd to wiedziałeś? Więc położyłem się i od razu zasnąłem. Dobrej nocy. Ale klucz z drugiej strony. Ty! Co ty robisz? Ej, morro, przestań! To jest złe. Bardzo źle. Gdy nagle otworzyłem oczy, późno w nocy, to wołałem pomocy. Wiesz o co chodzi? Halo? Nie pamiętam, jak długo spałem. Ale spałem. Trochę mi się zaprzestało. Nagle drzwi od mojego pokoju otworzyły się. A tam jakiś plemnik. O nie! Ma świeczkę, chce zapalić, zrobić klimat. Poczułem, jak coś ostrego wbija się w moje ciało. Krzyknąłem. Po czym spadłem z łóżka. Co? Patrzyłem na szczupłą postać z długimi, zaniedbanymi włosami. Weź tą kosę i młodaj. Uciekła do połączonego pokoju. Wyszedłem na zewnątrz z kosą w plecach. Czy to jest z The Walking Dead motel? Gdzie chirurdzy wyjęli nóż z mojego ciała. Cały? Niedobrze. Co tu się Nigdy dzieje? Nigdy już nie wróciłem do tego motelu. No to chyba wciąż logiczne. Nie wiem, kim była osoba, która mnie zaatakowała. Na pewno to była ta pielęgniarka. Na 700%. Króciutka historia. Uważajcie, w jakich motelach śpicie. To chyba logiczne. Zawsze odpowiadaj nie, kiedy ta kobieta cię o coś zapyta. Aj. Za wspaniałe rozpoczęcie mojej zmiany o 3 nad ranem w szpitalu Mercy. Wszystko w temacie. Pierwszą rzeczą po przyjściu było skaleczenie palca. A jesteś lekarzem Zacząłem chyba, się tak? papierem. Mimo pracy w jednym z największych szpitali w stanie, ale buzia. Nie mogłem znaleźć żadnego plastra. Najciemniej pod latarnią jest w szpitalu, nie ma plastrów. Zbankrutowali! To sanepidu, dzwońcie, zamkną ich zaraz. No i nie znajdziesz. Ssałem krew z palca, jak wampir. To ty wampir. Wciąż szukając jakiegoś opatrunku w biurku. Hrabia Dracula! Jest. W końcu znalazłem jeden. Fioletowy. Jestem recepcjonistą w szpitalu. Aha. To oznacza, że witam gości. Myślałem lekarza. Mam wizyty. I po prostu mam ładnie wyglądać. Wita się gości w szpitalu? Na tyle ładnie, na ile może wyglądać 30-letni mężczyzna. Stany Zjednoczone. Który nie spał od wielu godzin. Przystojnie, a nie ładnie. Tej nocy, jak zwykle, byłem tylko ja i kilka pielęgniarek na piętrze. I szachownica na podłodze. Poza tym było upiornie cicho. No i dobra, z wyjątkiem ulewnego deszczu. Aha. Usiadłem z powrotem na jakże niewygodnym krześle na recepcji. Aha. Wciąż poprawiając opatrunek i słuchając powtórki wiadomości lecących z telewizora w rogu sali. I ba, pani mówiła, że nie. Prasowy lokalnej policji mówi, że kobieta była ostatnio widziana na Cedar Avenue. Spojrzałem w górę. To adres sprawdzić, szpitala. Czy pokażą, jak wygląda ta dziwna kobieta. No i wszystko wiesz. Ale... Masz uważać na tą kobietę ze znakiem zapytania na mordzie. Przecież to logiczne. No i nie pokazali. Ale nie. To była kolejna szalona osoba bez imienia i twarzy, na którą miałem zwracać uwagę. Zanim wejdzie. Wcale nie była przerażająca. Że ona wygląda jak ta babka z wiadomości. Że kobieta podobno narzuca się ludziom, zadając im dziwne pytania. Skupiłem się z powrotem na moim biurku. Przejdzie do szpitala. Kontynuowałem swoją pracę. Zajebiste. Ale wciąż słuchałem, jak prezenterka wiadomości gada i gada. Jest w okolicach szpitala. Przedstawiamy państwu oświadczenie wydane przez urzędnika chcącego zachować anonimowość. No, w ogóle nie widać, kto to jest. Cokolwiek zapyta, odpowiadajcie nie. Pod żadnym pozorem nie zgadzajcie się z nią. Urzędnik zapewnia, że stosując się do jego zaleceń są państwo bezpieczni. No i dobra. Jeśli zauważą państwo podejrzane zachowanie, zachęcamy do zgłoszenia przypadku policji na numer 911. Ja też zachęcam. Poczułem się dziwnie po wysłuchaniu tej relacji. No i przyjdzie do szpitala. Nie sądziłem, że coś takiego może zasiać we mnie niepokój. Ja odpowiadam tak na wszystko. Pracując Lecimy. W szpitalu, myślałem, że widziałem już wszystko. Ja też. Widziałem, jak w błysku rubinowo-czerwonych świateł karetki przyjeżdżali ludzie z odciętymi rękami, nogami, palcami. Bardzo niedobrze, bardzo źle. Ludzie, którym jakimś cudem udało się wydłubać oczy. Nieudane próby samobójcze i wiele, wiele innych. Ale zwykli Można ludzie się cię do nie tego trafili. Przyzwyczaić. No i dobra. Moja głowa była praktycznie zatopiona w biurku, kiedy wypełniałem papiery. A normalnie? Najpierw biurko to lawa? Bardzo subtelny odgłos. Dzień dobry. Dźwięk ten dochodził od drzwi frontowych. No i z weszło. Wejścia. No i wejdzie. Automatyczne drzwi zaczęły się otwierać i zamykać w kółko, trzaskając o siebie i wydając za każdym razem obrzydliwie głośny dźwięk. Bardzo źle. Słabe oświetlenie, które miałem wokół biurka, migotało nieprzerwanie. A co, oszczędzacie prąd w szpitalu? O co to chodzi? Halo? Zawołałem, siedząc za bezpiecznym biurkiem. Halo?
Odpowiedział mi tylko gwiżdżący wiatr. Halo? Zawołałem ponownie. Gwiżdżący wiatr. Czułem się w obowiązku sprawdzić, czy ktoś tam jest. Zwłaszcza, że mógł to być ktoś ranny i potrzebujący naszej uwagi. No dobra, do meritum, do brzegu. Się z krzesła. Do brzegu. Ruszyłem w stronę wejścia. I tam będzie. To. Mało się przy tym nie poślizgnąłem. Co? Myta podłoga? Głowy. Chyba kolana. Podłoga przy wejściu była mokra od deszczu. Aha. Zauważyłem kroki. Mokre odciski butów, które wydawały się wchodzić do środka szpitala, potem z powrotem wychodzić. Przecież świeciło światło, no. W pobliżu drzwi, wychylając głowę na zewnątrz. A tam wąż mył nogi w deszczu! Umył nogi w deszczu na bank. A jedyne co słyszałem, to dobiegające z oddali dźwięki syren i szum przejeżdżających samochodów. Czyli życie miejskie w deszczu. Coraz mocniej. No i dobra, dawaj. Cisza i spokój na sali znowu zostały zakłócone w ciągu kilku chwil. Po tym, jak ponownie usiadłem przy biurku, ta kobieta weszła. Automatyczne no, drzwi zaczęły się znowu otwierać. Stoi z boku i otwiera, no. Środka jeszcze więcej deszczu. Bo ona tam ale jest. Tym razem były jeszcze delikatne odgłosy kroków. Dzień które dobry. Powoli zbliżały się do mnie. Nie odpowiada ktoś jej tak. Powoli wyłonił się z ciemności dzień pomiędzy dobry. Wejściem a recepcją. Cześć. Kobieta z czarnymi włosami. Potrzebowała pomocy. Ubrana w ciemnobrązowy płaszcz przeciwdeszczowy. Kate Walker z Syberii. Butów, ale ma były butsy. Za duże na jej chude nogi. Plus 10 do inteligencji. Twarz była zalana zmarszczkami i wodą. I rozmytym makijażem. No i dobra. Jej czarne cienie do powiek rozmazały się. Mimo ulewnego deszczu na zewnątrz, nie wyglądała na zmartwioną, przemokniętą garderobą. Dzień dobry, się mówi. W czym mogę pani pomóc? Nie odpowiedziała. Dziwne pytanie. Rozejrzała się dookoła, po naszym niezbyt imponującym szpitalu. Tak, taki wysoki. Czy jest coś, w czym mogę pani pomóc? Zadawaj pytania. Rozpoczęliśmy krótką wymianę spojrzeń. Dawaj pytania. Spojrzałem w dół i udałem, że zbieram ważne dokumenty. Ja bym nie przegrał. Czy jest pani tutaj, aby kogoś odwiedzić? Znowu nie odezwała się, ale skinęła głową. Tak. I zrobiła kilka kroków do przodu. Chcę odwiedzić pana zwłoki. Ręce zwisały jej wzdłuż ciała. Niedobrze. Jej postawa była naturalna, choć prawie niewygodna. Dobrze. Na razie proszę się tutaj podpisać, a następnie poczekać kilka godzin, aż rozpocznie się pora odwiedzin. Powiedziałem, podsuwając jej kartkę papieru. Ona chce na oddział, na oddział. Wniosła rękę do podpisu, aż nagle gwałtownie ją zatrzymała. I mówi, o nie będę podpisywał. Wyglądała na zaskoczoną czymś. Nie jestem prezydentem. Nie jestem prezydentem. Spojrzała na mnie, jednym okiem. Przekrzywiła głowę i z wyrzutem powiedziała. Możesz to stąd zabrać? W pierwszej chwili byłem zdezorientowany, a potem wskazała mi to palcem. Krople wody stukały o moje biurko, opętana. A jej ręka unosiła się nad nim. Opętana. Wziąłem mały krzyżyk, który mieliśmy w recepcji. Różaniec. Włożyłem go do szuflady. Różaniec, mordo. Kobieta postąpiła tak, jakby zamierzała w końcu podpisać papier. Bo powiedziała ale zatrzymała się, zanim cokolwiek napisała. Odpowiadaj tak. Puściła długopis na ziemię i znów stanęła, wpatrując się we mnie. I pytanko. Zadała mi pytanie. Wierzysz w Boga? Przepraszam? Odpowiedziałem zdziwiony. Kobieta stała tam jeszcze przez kilka nieprzyjemnych chwil. Aha. Jak starożytny posąg. Bo miałeś odpowiadać nie. Do czego zmierzała, zadając to pytanie. Miałeś się nie zgadzać. Pani, do kogo dokładnie pani przyszła? Do rodziny? Przyjaciela? Jaki jest pani stosunek do pacjenta? Zanim skończyłem mówić, sensualny. W połowie mojego pytania kobieta odwróciła się i wyszła przez drzwi, wciąż uśmiechając się szeroko, ale powiedziała tak. Spojrzeniem. Ale znaczy w sensie powiedział jej tak. I starałem się tym nie przejmować. Zabrał różaniec. Jej przerażające maniery. Ale niedobrze. W moim umyśle przez całą noc. Ale niedobrze. Około czwartej nad ranem zauważyłem jedno z dzieci z naszego szpitala, które szło korytarzem. Nina? To szpital dla dzieci? Zawołałem. Wszystkie dzieci w szpitalu mnie znały. Byłem dumnie uważany wśród dzieci za jednego z fajniejszych pracowników. No i dobra. Woźny zawsze zasady. Najlepiej. Przynosiłem im cukierki. Na górę, pozwalał oglądać telewizję. To późne, straszne tutorie. Przewidywalnego strachu. O, to ta psychiczna była jego? Wściekały się na mnie za każdym razem, gdy słyszały jedną z moich strasznych opowieści. Co to za japoński hełm? Zawsze musiały wymieniać pościel następnego ranka. Jak się dzieci posikały? Oczywiście robiłem to tylko wtedy, gdy nie byłem zajęty. No i dobra. Zawsze byłeś zajęty. To być wieczorna zmiana. Okej. To było bardzo dziwne widzieć Ninę w recepcji. I to o czymś w rękach. Idąc przez zacienione korytarze, o co tu chodzi? Przerażona ciemnością, a jednak tam była. Nina, czy to ty? Zmarzyłem oczy. To Jorzech jest. Podszedłem do niej. Z fioletowym bandażem. Przepraszam, Matt. Plasterki. Zaczęła. Ja już nie chcę tam być. Przeciągnęła za sobą swój niebieski koc, co było jej sposobem na pokazanie nam, że chce się przenieść do innego pokoju. No i dobra, co tam się Nina, stało? Czy dzieci znowu ci dokuczały? Zapytałem.
Wziąłem ją za rękę i zacząłem prowadzić z powrotem do windy. Z fioletowym pasterkiem oczywiście. Proszę, nie każ mi tam wracać. Co się stało? Nie co lubię tam? Tej nowej pielęgniarki. Zatrzymałem się. Co? Powiedziałem, zrównując się z poziomem Niny. Ciągle nam zadaje to samo pytanie w kółko. Czy wierzysz w Boga? Tyle razy mówiła mnie, ale wszyscy inni się z nią śmiali i mówili jej tak. Proszę, ja nie chcę wracać do góry. Przecież ona wyszła za drzwi. No co ona się wspięła po budynku? Przecież to jest niemożliwe. Informacje o dziwnej kobiecie krążącej wokół i zadającej jeszcze dziwniejsze pytania. A jakie to było pytanie? Nie zwróciłem uwagi na tyle, by zorientować się, że to ta kobieta. Ale nawet gdybym wiedział, to przecież wyszła ze szpitala. Jakie było pytanie do dzieci? Zerwałem się z miejsca i pobiegłem w górę po schodach, tupiąc przy każdym kroku z całej siły, jaką mogłem wykrzesać. A po co tupanie głośne? To nic nie da. Śpiących pracowników i pacjentów. Otworzyłem drzwi do pokoju dziecięcego i nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Ten wąż mył nogi na bank. Sprawdziłem każdy pokój na każdym piętrze. Nie było dzieci. Obudziłem moją współpracownicę, pielęgniarkę. Wszystkie i zapytałem dzieci. O dzieci. Szukaliśmy wszędzie i zamknęliśmy szpital. Włączyliśmy wszystkie możliwe pytanie, czy pójdziecie i inne ze mną? Procedury awaryjne. Nie znaleźliśmy ich. Pozostały po nich same ubrania. Nago jeszcze poszło. Ale jakie było pytanie? One odpowiadały tak. Jakie pytanie? Dlaczego? W tej historii brakło tylko tego pytania. Jedyna dziewczynka odpowiedziała nie. Dobra, starczy. Także tyle, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej strasznych tutorii na kanale, wiecie co robić, zostawiacie łapeczki w górę. Teraz macie 3 sekundy na to, żeby zostawić łapeczkę w górę. Właśnie w tym momencie pod spodem 3 sekundy minęły. Bardzo dziękuję za zostawienie łapeczki w górę. Kolejne straszne tutorie możecie wybierać, bo powoli kończą nam się straszne tutorie na kanale Łazy, więc będzie trzeba oglądać inne straszne tutorie. Także tyle, mistrzowski łokieć, trzymajcie się odcinki. Codziennie, skoro wracacie już do szkoły, bo takie jest zarządzenie Ministerstwa Zdrowia, no to chyba o 15. Także o 15 spodziewajcie się odcinków, jeżeli będziecie w domach i weekendy o godzinie 10. Trzymajcie się. Na razie.